Pani marszałek, panie ministrze, wysoka izbo, każde działanie podnoszące obronność naszej ojczyzny, to myślę, że jest to pozytywne działanie. Również to, które jest w tej chwili procedowane, myślę, że w jakiś sposób podnosi nasz potencjał obronny i wszelkie działania związane i z produkcją uzbrojenia w Polsce i z produkcją również amunicji, to jest coś pozytywnego. Natomiast patrząc na faktyczne już realizacje ewentualnie działań wojennych, no to dzisiaj mamy doskonałe przykłady na wschodzie, kiedy mówi się o tym, że tego typu amunicji w ciągu jednego dnia z Ukrainy jest wystrzeliwane około 2000 pocisków. Natomiast potencjał Rosji jest około trzykrotnie wyższy, czyli trzy razy więcej tych pocisków leci w stronę Ukrainy. No to fakt, jeżeli popatrzymy na to, co dziś planujemy w tym zakładzie, czy w tych liniach produkcyjnych, no to jest stosunkowo mało. Pytanie jest takie, jaki jest koszt średni przewidywany jednego pocisku tego typu 155 mm w tych liniach, ponieważ jeżeli patrzymy na koszty handlowe dzisiejszych pocisków, to jest około 4000 dolarów za jeden pocisk. I zapraszam.